Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest dr Krzysztof Karauda, psycholog, psychoterapeuta, wykładowca w Łódzkiej Szkole Filmowej i w Polskim Instytucie Eriksonowskim. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, dzisiaj będziemy rozmawiać o hipnozie. Co to jest hipnoza? Żeby tak zacząć od definicji, słowo hipnoza pochodzi od greckiego hipnos i oznacza sen. I dosyć długo słowo hipnoza było kojarzone dokładnie z tym stanem, to znaczy takim stanem, gdzie znajdujemy się trochę w półśnie, innym stanie świadomości, i to ją definiowało. Dobrze, czyli to nie jest sen, ale taka półświadomość. Nawet bym powiedział, że obecnie uważa się, że jest to inny stan świadomości. Znaczy to jest naturalny trzeci stan świadomości. Mamy sen, czuwanie, no i stan hipnotyczny byłby tym kolejnym. Generalnie tak w pełni co do tego nie ma zgody, czym jest hipnoza, natomiast sprawdzamy, co jest możliwe, jeśli chodzi o jej wykorzystanie i czy się wyróżnia w znaczący sposób od stanu czuwania i co można osiągnąć dzięki temu, że człowiek potrafi w takim stanie być. Panie doktorze, a czy to jest coś takiego, że ta hipnoza pozwala na przykład na kontakt z doświadczeniami, czyli możemy na przykład umysł porównać do, jakby to był odpowiednik pamięci operacyjnej komputera, czyli klikamy w jakąś ikonkę, otwieramy plik, pracujemy w tym pliku i to powiedzmy, że to jest ta hipnoza, ale wystarczy, że na przykład ktoś wejdzie do pokoju, zadał nam pytanie, to otwiera nam się inny plik. Możemy to porównać do takiej sytuacji? Podoba mi się ta metafora. Generalnie metafory, w których będziemy po prostu kierowali uwagę na to, że możemy w sposób bardzo skoncentrowany swoją świadomością być w różnych miejscach, czy to w wyobrażonych stanach, czy w stanach przeszłych, czy w swoich przeszłych doświadczeniach, swoich przeszłych zasobach, będzie kierował nas dokładnie do tego. Panie doktorze, pan stosuje taką metodę w psychoterapii. I czy każdą osobę pewnie możemy w stan taki wprowadzić, w stan hipnozy, ale czy każdej osobie można to robić? To są, czy można zastosować? To są dwa pytania. Drugie jest o przeciwwskazania, a pierwsze o sugestywność. I bardzo długo, praktycznie do czasów, kiedy Milton Erickson zaczął stosować i badać hipnozę w szerszym stopniu, uważało się, że potrzeba faktycznie osiągnięcia specjalnego stanu świadomości, żeby hipnoza działała. Obecnie uważa się, że hipnoza obejmuje bardzo skupioną uwagę, zmniejszoną świadomość obwodową, gdzie nasza zdolność do reagowania na sugestie jest znacznie efektywniejsza i możemy zwiększać swoją zdolność do doświadczeń takich sugerowanych zmian, na przykład w fizjologii, w doznaniach, w emocjach, w myślach oraz w zachowaniach wyobrażonych. Można też oczywiście w hipnoterapii, czyli w leczeniu takim terapeutycznym, zaburzeń albo problemów medycznych czy psychologicznych. Czyli tutaj definicja hipnozy obejmowałaby zdolność czy skuteczność posługiwania się sugestią posthipnotyczną. Na przykład ogłoszenie, jak nie chcąc się posługiwać akurat tym, czego mamy dużo w mediach, no to bym powiedział nawet, że takie powiedzenie, że jak weźmiesz jakąś tabletkę albo przyjmiesz jakiś lek, będziesz się lepiej czuł, już jest sugestią hipnotyczną. Kiedy poda się ją w odpowiednich warunkach, ona lepiej działa. W ten sposób praktycznie we wszystkich obszarach życia znajdzie to zastosowanie. Czyli mówi pan o reklamie, czyli coś często powtarzane, może mieć właśnie zastosowanie, może być to jakąś tam częścią hipnozy. Ja bym powiedział, że dosłownie może być hipnotyczne. Reklamy działają w taki sposób, to dygresja. Właściwie nawet nie tylko reklamy, cały przekaz medialny działa w ten sposób, że my pozostajemy w pewien sposób bezwolni wobec sączących się informacji, a wiele z nich ma charakter sugestii posthipnotycznych. Czyli działa na naszą podświadomość. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Panie doktorze, no to teraz tak, ważne jest, żeby ta hipnoza się udała, to musi być osoba, która chce tej hipnozy i jest przeświadczona, że ona jest skuteczna i dobra, musi w to wierzyć. I to jest prawda. I głównie jakby ciężar tej odpowiedzialności za skuteczność spoczywa na tym, kto to wykonuje, czyli na terapeucie, czy hipnoterapeucie, czy psychoterapeucie, który zna to narzędzie, ponieważ on potrzebuje mieć przekonanie, że metody, którymi się posługuje, działają i potrafi się nimi posługiwać bardzo sprawnie. Drugim elementem jest motywacja klienta i ona jest taka sama, czy tak samo istotna, jak każda inna motywacja do każdego rodzaju pracy, czy to terapeutycznej, czy coachingowej, wszędzie jest to
istotne. Czyli ta hipnoza jest dużym wsparciem. Żeby była skuteczna, to musi być wykonana przez profesjonalnego hipnotyzera. No i podczas tej hipnozy, ponieważ tutaj nie występują skutki uboczne, ale jednak nie każdy może być poddawany hipnozie. Tak, przeciwwskazania generalnie do stosowania hipnozy jako narzędzia są takie same jak przeciwwskazania do stosowania psychoterapii w ogóle. Czyli ze względu na rozpoznanie można się nią wybiórczo posługiwać w celu redukcji niektórych objawów psychotycznych, ale z dużą ostrożnością. Poza tym przy osobowościach, czy właściwie przy trudnościach, w których mamy do czynienia z możliwością dużej reaktywności emocjonalnej, czy na przykład w osobowości paranoicznej, czy granicznej, użycie hipnozy powinno być poprzedzone starannym rozważeniem, czy warto. Druga sprawa jest taka, że tych stanów w zwiększonej podatności na sugestie może być bardzo dużo, od wydawałoby się pełnej świadomości, gdzie sugestie są podawane w sposób rozsiany, metaforyczny, niedyrektywny, po takie, które byśmy kojarzyli z filmami albo z prezentacjami typowo scenicznymi. Tutaj zakres tego, co możemy zastosować w psychoterapii czy w zastosowaniach medycznych, jest dosyć szeroki. Tak, skoro pan mówi o filmie, jest pan wykładowcą w szkole filmowej. Do czego tam się ta hipnoza przydaje? Ja bym powiedział, że to nie tylko hipnoza. Zostałem do prowadzenia zajęć zaproszony przez Agatę Cierniak, montażystkę filmową i doktorantkę w szkole filmowej w Łodzi. Następnie wytoczyliśmy rozmowy z obecną rektorką i to miejsce zaakceptowało ten rodzaj zajęć, psychologię montażu filmowego. Uczenie na temat hipnozy czy zastosowania sugestii posthipnotycznych, czy jakichkolwiek sugestii i pracy na zjawiskach transowych, które są esencją tej pracy terapeutycznej, jest bardzo istotne dla funkcjonowania i tego zawodu, być może innych zawodów, ale też skutecznego porozumiewania się w grupie osób, które budują film. Jest ich wiele i taka skuteczna komunikacja, zdolność do wyzyskiwania zasobów poszczególnych osób biorących udział w tworzeniu filmu, czy zdolność do jakby szerszego reflektowania różnych zagadnień, które są istotne dla filmu. Myślę, że komunikacja hipnotyczna czy komunikacja, która bierze pod uwagę wrażliwość na język, na jego precyzję, na wyzwalanie niektórych stanów emocjonalnych, jest po prostu istotna. I to jest kawałek tej pracy, którą my się tam zajmujemy. Dobrze, wróćmy do tej psychoterapii, bo psychoterapia opiera się na wielu metodach leczenia. Właśnie ta hipnoza to jest jedna z nich, ale ona jest metodą z wyboru, co to znaczy? To znaczy tak, część osób mówi, że to byłoby dla nich skuteczne. Czy to zastosowanie hipnozy, czy to zastosowanie jakiejś autohipnozy. Część klientów też wie, że dokładnie w tą metodą chce pracować. Mówi, że już na tyle ma dość analizowania czy jakichkolwiek innych prac, że chciałaby coś zrobić mniejszym wysiłkiem i wtedy wybieramy akurat to narzędzie. Można powiedzieć, że w pracy terapeuty eriksonowskiego może coś takiego nie istnieje, ponieważ wszyscy znamy hipnozę i nią się posługujemy. Tu trzeba by powiedzieć, że tych rodzajów hipnozy jest wiele. No jedna jest taka, o której mówiłem, kojarzona zazwyczaj z takimi scenami, gdzie tam jakimś wahadełkiem coś się robi, czy zegarkiem, ale jest też hipnoza konwersacyjna, czyli taka, która jest praktycznie niezauważalna i ona pomija świadomą możliwość opierania się sugestiom hipnotycznym, ponieważ one są wsiane w różnego rodzaju metafory, w różnego rodzaju wbudowane metafory, w anegdoty, w jakieś scenki humorystyczne bądź w metafory innego typu. Takie oczywiście, które są zgodne i z tym, w jaki sposób myśli, czuje i reaguje klient. Czy można tutaj powiedzieć, że to jest taki odmienny stan świadomości, w którym osoba wchodzi bez jakiejkolwiek ingerencji fizycznej i to poprzez sugestie, na przykład rozmowę? Można tak powiedzieć. W tej chwili na przykład, tak jak siebie obserwuję i rozmawiam z panią, to też jestem skoncentrowany. Myślę sobie, że gdybym dostał jakieś sugestie od pani dotyczące tego, jak ma przebiegać wywiad, czy w którą stronę idziemy, to pewnie nastawiłbym się na to i już wzbudziłbym w sobie oczekiwanie, że to nastąpi. Czyli już tutaj można by stosować sugestie hipnotyczne całkiem skutecznie i w jakimś określonym celu. Tak, tylko to jest jakby, ja nie mam zamiaru pana leczyć, dlatego nawet nie będę... Nie chodzi o leczenie, tylko jakiś wpływ. Tak, wpływ, ale przecież poprzez hipnozę chcemy wyleczyć. No na przykład chcemy wyleczyć fobie, lęki, nerwice, nawet można podobno wpływać na odchudzanie. Więc no to też chyba trochę inaczej wygląda. Jak się wprowadza taką osobę w stan hipnotyczny?
Można to zrobić na wiele sposobów. Czy dwie ścieżki, o których myślę, są następujące. Pierwsza to są indukcje klasyczne, czyli na przykład uziemianie, ugruntowanie, koncentracja na oddechu, powtarzanie rzeczy, które są oczywiste, lub wzbudzenie oczekiwania tego, że będę pracować w transie. I to jest takie coś bardziej, taki sposób bardziej jawny. Natomiast inny sposób to jest właśnie ten, który jest niezauważalny. Czyli nasza rozmowa niczym praktycznie z punktu widzenia klienta, pacjenta nie różni się od zwykłej rozmowy. Natomiast różni się to, że wiemy na czym, przynajmniej ja wiem, tak mi się wydaje, lub słyszałem od klienta nad czym chcę pracować, to do tego tematu bądź tematów buduje określone sugestie. I wtedy ta sesja naprawdę nie za wiele się różni od innych sesji. Minus oczywiście jedna rzecz, czy plus jedna rzecz, mianowicie taka, że wiem, w których momentach warto te sugestie posthipnotyczne dawać, czy sugestie hipnotyczne, jakie cele chciałbym osiągnąć, takie, na które oczywiście klient się zgadza i które są również jego celami, i co ma stać się później. I tych zastosowań może być bardzo wiele. W tym momencie zostałem poinformowany wcześniej, że będziemy rozmawiali o hipnozie klinicznej, to też przypomniałem sobie, że w tym obszarze zbyt dużo nie pracuję, ale hipnoza ma zastosowanie w pełni do pracy medycznej, somatycznej. Czyli w psychiatrii, tak? Nawet w medycynie. Czyli na przykład w jednej z klinik oparzeń w Niemczech stosuje się hipnozę jako standardową metodę wspomagania leczenia i rzeczywiście to przynosi rezultaty. Można poprzez odpowiednie sugestie wpływać na regulację hormonalną, na temperaturę ciała, leczenie bólu czy zmniejszanie tego bólu, przepływ krwi, funkcje ciała. To są obszary, które zazwyczaj kojarzy się jedynie z medycyną. Panie doktorze, czy to oznacza, że tak naprawdę w tym wszystkim największą rolę odgrywa nasz mózg, czyli nasza świadomość, nasze przekonania, które możemy sami się leczyć, możemy sami się rozchorować. Chodzi o te sugestie. Mhm. Tak? Przypuszczam, że to jest dużo bardziej złożone niż potrafimy to sformułować, ale co do zasady się zgadza. Sposób, w jaki myślimy o sobie, to jakie słowa sobie wypowiadamy, to jakim materiałem takim emocjonalnym myślimy, co robimy, co inni nam opowiadają, to są liczne sugestie, które mogą oddziaływać fizjologicznie na nasze ciała i na to, jak one morfologicznie też wyglądają. Mało tego, oddziałują nasze myśli w sposób, w jaki myślimy nawet na naszą twarz, bo chyba takie doświadczenie było, że wystarczyło spojrzeć w lustro, mówić o sobie złe rzeczy, nasza twarz się marszczy, robi się stara, natomiast jak zaczynamy mówić o sobie dobre rzeczy, to wierzymy w to, jesteśmy rozpromienieni, ubywa nam lat. Dokładnie tak jest, dokładnie tak jest. Dobrze, panie doktorze, no to teraz tak, czy są różne poziomy głębokości hipnozy? Tak, od stanów takich, które byśmy, tak jak wspomniałem, nie odróżnili od zwykłego stanu czuwania, po stany, w których człowiek pozostaje jedynie w kontakcie z osobą, z którą pracuje. Jest skupiona na jej głosie, może tylko słyszeć jej głos, czasami może czuć tylko wybraną część ciała lub innych części ciała może nie czuć. Ale też musi być uzasadnienie do tego, żeby zastosować ten rodzaj głębokości transu. W jakich przypadkach stosujemy tak głęboką hipnozę? W zasadzie niemalże w każdym rodzaju trudności można by znaleźć uzasadnienie do pogłębiania transu w ten sposób, natomiast najczęściej nie jest to potrzebne. Również tego typu badania były prowadzone po to właśnie, żeby zwiększyć naszą zdolność czy jakby naszą wiedzę dotyczącą tego, jak działa hipnoza. Uzasadnienie pogłębiania może być na przykład do leczenia bólu, może być na przykład potrzebne do tego, żeby człowiek mógł poczuć się swobodnie z różnymi dolegliwościami, które posiada, a dzięki temu zbudować odporność psychiczną na to, że potrafi odzyskiwać jakieś funkcje swojego ciała. To są rzeczy, które raczej z mojej wiedzy wynikają ze strategii, jaką planujemy w pracy z klientem, niż są takie stosowane standardowo. Panie doktorze, a czasami po tej hipnozie no jest całkowita amnezja. Z czego to wynika? Stopień zaangażowania w różnego rodzaju aktywności podejmowane w trakcie hipnozy może być tak duży, że pobudza sporo emocji. Jeśli tych emocji jest dużo, jeśli z jakiegoś powodu nie jest potrzebne to, żeby klient pamiętał o tym, o czym rozmawialiśmy, z punktu widzenia jego nieświadomości, to na pewno o tym zapomni. Czasami też dajemy sugestię posthipnotyczną związaną z niepamiętaniem tego, o czym rozmawialiśmy na sesji, po to, żeby klient nie musiał wykonywać tego ogromnego, świadomego wysiłku,
związanego z trawieniem tych treści. Wiemy teraz już na pewno, że część naszego mózgu, kiedy znajdujemy się w stanie spoczynku, to zaczyna zajmować się albo myśleniem o sobie, myśleniem o innych, albo odczuciami z ciała. Jeśli teraz ktoś jest zaangażowany w taki intensywny proces terapeutyczny, to pamiętanie o tym, czym się zajmował na terapii, będzie w stanie relaksu powodowało, że ilość myślenia wzrośnie mu powielokroć. Więc też, żeby oszczędzić tego wysiłku, żeby ten proces przebiegał trochę bardziej łagodnie, trochę bardziej też efektywnie, sugestie związane z amnezją, z zapominaniem treści pracy są wskazane. Można nawet pracować z dziećmi tą metodą, prawda? Tak. I jest to bardzo dobrze już rozpoznana w tym obszarze metodyka pracy. Jest tych zaleceń bardzo dużo już, jest sporo badań. No i one w sumie dotyczą takiego właściwie niemalże tych samych rzeczy, nad którymi pracujemy z dorosłymi, czyli kontrola bólu, fobie szkolne, lęk, reakcje psychosomatyczne czy choroby psychosomatyczne, objawy, które towarzyszą chorobom nowotworowym leczeniu. Tam są ból, wymioty, nudności, lęk, zaburzenia zachowania emocji, zaburzenia hiperkinetyczne, zaburzenia zachowania emocjonalne, też inne. Podobno jąkanie też można leczyć. Tak, tak. Tiki nerwowe. Mhm. Dokładnie. Proszę powiedzieć, czy często łodzianie korzystają z takiej metody? Tak, nie wiedziałem za bardzo, co powiedzieć, bo analizowałem zajętość osób, o których wiem, że na pewno się tą metodą zajmują. Jest ona bardzo duża, więc przypuszczalnie chodzi po prostu o to, że terapeuci, którzy myślą kategoriami hipnoterapeutycznymi, kategoriami zjawisk transowych, być może w trochę inny sposób widzą różnego rodzaju dolegliwości, być może widzą więcej szans albo więcej zasobów w pracy z tymi osobami. Poza tym jest to praca, która pomija znaczną część jakichś świadomych obróbek swojego tematu czy swoich tematów, więc jest też trochę, wydawałoby się, wygodniejsza do brania, do przyjmowania i pracy w ten sposób. Więc tak, zdecydowanie tak. A jak często można sobie fundować taki trans hipnotyczny? Ja bym powiedział, że to zależy, jakiego rodzaju trans. Bo jeśli byłoby na przykład transe gotowe, dzięki którym możemy stosować dla samych siebie autohipnozę, na przykład nagrania Polskiego Instytutu Eriksonowskiego na YouTubie, chwile wytchnienia, takim celom służyły, to czasami niektóre osoby nawet i dwa razy dziennie słuchały tych nagrań, bo to im przynosiło ulgę. Jest też taki moment, w którym czujemy, że nie byłoby to potrzebne i wtedy tego nie robimy. Więc nie ma jakiegoś takiego sztywnego zalecenia, że słuchaj dwa razy dziennie, to przez tydzień to coś się zmieni, tylko rób to wtedy, kiedy czujesz, że to byłoby dla ciebie dobre. I to najczęściej się sprawdza. Hipnoza to czary czy terapia? Wiem, że jest tak przedstawiana, natomiast z mojego punktu widzenia jest to bardzo mocna naukowa metoda, która znajduje swoje zastosowania w takiej, naprawdę bym powiedział, twardej medycynie i w psychoterapii. Co prawda nie do końca wiemy, jak działa, natomiast wiemy, jak jej używać, wiemy, jaką ma skuteczność i wiemy, co można osiągać dzięki zastosowaniu odpowiednich sugestii hipnotycznych w odpowiednim czasie tej metody i jak ją rozwijać. I ważne jest, żeby odpowiedni hipnotyzer był. I co rozumiemy przez to, że odpowiedni? Odpowiedniość oznacza dobre specjalistyczne przygotowanie. Wiem, że takie przygotowanie można zdobyć w kilku miejscach w Polsce, natomiast to z oczywistych względów mówię o Polskim Instytucie Eriksonowskim, ponieważ tutaj się uczyłem hipnozy i nadal uczę i też sam trochę zaczynam uczyć, więc wiem, że robimy to zgodnie ze standardami. Też miejsce, w którym pracuję, jest miejscem zrzeszonym w instytucjach międzynarodowych, które przestrzegają zasad dotyczących tego, jak się pracuje w hipnozie. Więc tak, osoba hipnotyzera jest istotna, jego przygotowanie jest istotne. Myślę sobie, że tutaj wysoki poziom kompetencji jest naprawdę na wagę złota i dobre przygotowanie. No i mamy kilka takich mitów, bo na przykład jeden z nich to, że można zahipnotyzować jedynie ludzi pewnego typu, czyli o słabym charakterze. Tak, był tego typu mit i większość tych mitów pracę Miltona Eriksona obaliły, czy w zasadzie sam Milton Erikson. Pokazał on, że czasem podatność na sugestie osób, które uważają się za niehipnotyzowalne, jest dużo wyższa z tego powodu, że ich umysł pracuje tak intensywnie, że nie są w stanie śledzić sugestii hipnotycznych zawartych w tekstach, które się do nich wypowiada. Przeładowują się bardzo szybko i wtedy stają się dużo, dużo bardziej podatni na sugestie hipnotyczne. To też dotyczyło ludzi bardzo inteligentnych, którzy uważają, że ten rodzaj pracy na nich w ogóle nie wpływa.
a wpływa bardzo. Panie doktorze, no a tutaj nie mit z kolei, bo nie stosuje się hipnozy u ludzi z zaburzeniami osobowości. To też niekoniecznie prawda. Tak jak wspomniałem wcześniej, przeciwwskazanie jest takie samo lub podobne do tego, jakie stosuje się w ogóle w podejmowaniu psychoterapii, czyli potrzeba kogoś, kto będzie w stanie reflektować, być obecny na sesji, w jakiś sposób odzwierciedlać to, co się dzieje w kontakcie terapeutycznym. No tam, gdzie jest to niemożliwe, to rzeczywiście będzie trudno też nie tylko robić hipnozę, ale w ogóle utrzymać kontakt z tym człowiekiem. To na pewno byłoby przeciwwskazanie. Czyli to też trzeba powiedzieć, że ta hipnoza to nie jest takie magiczne działanie i tutaj jest na przykład takie powiedzenie, że rzeczy niemożliwe robimy od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać, to w tym przypadku chyba nie ma zastosowania. I to też zależy, ale to nawet nie dotyczy samej hipnozy, bo dla niektórych osób jedna sesja, czy to psychoterapeutyczna, czy sesja hipnoterapii, jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby zablokowane do tej pory zasoby zostały odblokowane i żeby ta osoba mogła robić to, co do niej należy, co sobie chciała, co sobie wymarzyła i w którą stronę chce iść. Natomiast w niektórych innych sytuacjach nie jest tak. Trudno wywieźć z tego zasadę, że to czy inne zaburzenie będzie dłużej leczone. Są pewne prognozy, które warto znać, które warto mieć z tyłu głowy, ale też warto mieć z tyłu głowy, że tak naprawdę nie wiemy, z czym klient przychodzi i nie wiadomo, czego potrzebuje. No tak, ale klient na przykład przychodzi i mówi szybko, chcę, już jutro muszę być zdrowy. No to z takim niestety się chyba nie popracuje, bo szybko na efekty nie można liczyć. To zależy, czego ta zmiana by dotyczyła, ale faktem jest, że wtedy rozmawiamy o motywacji. Jeśli tej motywacji nie ma, na przykład część osób pracujących w hipnoterapii otrzymuje zlecenia, aby na przykład ktoś poradził sobie z lękiem przed lataniem. No to jeden z wymogów jest to, że zanim się przystąpi do tej pracy, to ktoś kupuje bilet lotniczy na lot, który sobie wymarzył. W tej z powrotem, no nie? Wtedy zaczynamy pracować. To wtedy już wiemy, do czego pracujemy, jaką mamy perspektywę czasową i wiadomo, czym to się skończy. Wtedy jest dużo prościej. Czyli czym się skończy? Że poleci samolotem i się nie będzie bał. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc tutaj już sam zakup tego biletu jest pokonaniem naprawdę dużego kawałka drogi. Ale faktem jest, że są trudności, są kłopoty, które nie mijają, nawet jeśli się bardzo tego chce, ale można modulować sposób ich doświadczania, na przykład przewlekły ból albo choroby długoterminowe i ich skutki, objawy, które są dotkliwe, co powoduje, że mimo wszystko, mimo tego, że ta zmiana nie następuje natychmiast, to jesteśmy w stanie zrobić coś dla klienta i ten klient jest w stanie skorzystać z metod hipnoterapeutycznych dobrze dla siebie. Panie doktorze, a jak to wygląda? Bo przychodzimy do takiego psychoterapeuty i co? Taki hipnotyzer sadza nas na fotelu? Jak to wygląda? Pracowałem w miejscu, w które z nazwy zajmowało się hipnoterapią, więc tam w każdym gabinecie była kozetka, która służyła do tego, żeby i fotel oczywiście wygodny, który służył do tego, żeby móc spokojnie wejść w trans, więc każdy wiedział, czego się spodziewać. To, w jaki sposób ja pracuję, to ponieważ pracuję w Instytucie Ericksonowskim, o którym wiadomo, że głównie się zajmuje hipnozą, metodami hipnoterapeutycznymi, z uwagi na imiennictwo Miltona Ericksona, to nie informuję, że pracuję tą czy inną metodą, ale klienci czasem pytają, czy można tak pracować. Oczywiście, że można, ale najczęściej wybór pozostaje po mojej stronie jako terapeuty. Czasem ktoś mówi, jestem gotowy dzisiaj na sesję hipnoterapeutyczną. Zaczynajmy. To wtedy proszę o jakąś krótką wypowiedź, o to, jak się ktoś ma, przy czym swoją uwagą jest, jakich emocji doświadcza, czy jest jakiś temat, który by chciał zająć. I wtedy zaczynamy pracę. I właśnie w taki sposób klasyczną indukcją. Tak, tutaj się pan przejęzyczył albo nie, powiedział hipnotyczną, czyli jest sesja hipnotyczna również. Ja bym powiedział, że to jest i przejęzyczenie, i nieprzejęzyczenie. Z mojej perspektywy oznacza to dokładnie to samo. Natomiast w kwestiach definicyjnych, takich jak już by rozmawiać na trochę innym poziomie, byłaby różnica, bo hipnoterapia jest terapeutycznym użyciem hipnozy i stanów hipnotycznych, natomiast hipnotyczne oznacza tylko zjawisko, ale nie proces psychoterapeutyczny czy terapeutyczny. Właśnie o to mi chodziło, żeby pan mi to właśnie tak powiedział. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję za ciekawą rozmowę. Bardzo proszę. Gościem Radia Parada był dr Krzysztof Karauda, psycholog, psychoterapeuta, wykładowca w Łódzkiej Szkole Filmowej i w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.